Cześć, łacie Pat Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do odcinka w opisie albo na patarchitekt.io. No i oczywiście robimy szkolenia, którymi się chwalimy. Łukaszu, ty będziesz pokazywał, że architektura nie jest ale taka łatwa i sprawdzał tych, którzy wiedzą i już wszystko niby umieją. I sprawdzenie de facto jak zbudować z klocków tak naprawdę to, żeby to miało sens i o czym pamiętać, czyli wszystkie drivery, które są spoza naszych projektu, a powodują, że życie zaczyna się komplikować albo można je uprościć. A ty? Dokładnie. Observability, mianowicie APM-y, debaggery, narzędzia do monitorowania wydajności, jak ułożyć to w sensowny stos, albo korzystając z czegoś gotowego w postaci Application Insights, albo stawiając stos open source'owy w postaci Prometeusz, Grafana Loki, grafana Tempo i grafana jako taka, plus jeszcze Alert Manager. A do tego na koniec jeszcze pobawimy się chwilę Pixie, czyli takim serwis-meszowym podejściem do Observability. Tak. A jeżeli chcielibyście z których tych szkoleń mieć u siebie w firmie albo inne, to też zachęcamy do kontaktu. Link do całego katalogu szkoleń w opisie. Pora na dzisiejszego naszego gościa, Mariusza Dalewskiego. Część z osób Was może go nie kojarzyć, bo jest z bardzo ciemnej strony mocy, którą można określić jako Sysops DevOps. Mariusz, jeżeli chodzi o część jego takiego działania w community, w 2015 roku współzakładał grupę facebookową Sysops DevOps Polska. Na wszystkich grupach grubo ponad 60 tysięcy aktywnych użytkowników. Oprócz tego stacjonarne mitapy, które przerodziły się w fundacje i są w całej Polsce. A dodatkowo Mariusz zawodowo prowadzi MDV, czyli firmę, która oferuje usługi gdzieś wokół nie tylko cloudów, ale też innych rzeczy. I dzisiejszym tematem rozmowy z Mariuszem będzie troszkę zobaczenie alternatywnego podejścia do rzeczywistości, którą znamy gdzieś z tego, o czym my z Szymonem na co dzień rozmawiamy. Cześć, Mariuszu. Cześć, cześć wszystkim. To chyba na dzień dobry też, jak ktoś ostatnio zacznę od małego sprostowania. Jedno D wcięło w nazwie, bo tam jest MDDV. No ale jak na ciemną stronę mocy przystało, to wiadomo, że coś to musiało jednak nie zagrać. Ta ciemna strona mocy to tak tylko z nazwy, no bo to jednak rynek poszedł w jakimś kierunku, i tak naprawdę jakby się zastanowić, w którym roku pytamy o tą informatykę, to to się za każdym razem nazywa inaczej. 30 lat temu nazywało się, nie wiem, outsourcingiem IT, 20 lat temu inaczej. Wcześniej Sysops, DevOps, teraz nazywa się jeszcze inaczej, a więc gdzieś to tam ewoluuje pod różnymi nazwami. Tak to wygląda. Dobra. To skoro już nazwę sprostowałeś, to w takim razie opowiedz dokładnie, czym się zajmujecie, żebyśmy mieli kontekst, o czym będzie dzisiejsza rozmowa bardziej? Fundacyjnie czy firmowo, czy zawodowo. Zawodowo w MDDV zajmujemy się szeroko pojętym MIT, no właśnie tak jak mówiłem o tych dekadach. Outsourcujemy jakby segment IT od firm, przejmując ich kompetencje w tym zakresie, tworzymy nowe rozwiązania IT, wdrażamy nowe rozwiązania IT, migrujemy ich infrastruktury w każdym możliwym kierunku, obsługujemy ich infrastruktury bieżące, przebudowujemy, współpracujemy ich z działami deweloperskimi. To jest tak, tak blisko pojęty zakres naszych prac. I słuchaj, dzisiaj chcielibyśmy cię pociągnąć za język trochę rzeczy, bo rzecz, którą robicie, w szczególności przy tej współpracy gdzieś deweloperskiej, tej części trochę startupowej, produktowej, gdzie pomagacie zbudować infrastrukturę, bo to jest jedna z takich rzeczy, których was mocno kojarzę. I słuchaj, bo jedną z rzeczy, którą robicie, to praca poza też tymi dostawcami hyperscale'owymi typu Azure, AWS, Google. I co poza tym światem tak naprawdę w dzisiejszym momencie istnieje? Jacy dostawcy, rozwiązania, jak to wygląda? No, myślę, że czy w ogóle rozwodzimy się nad tematem, dlaczego ludzie patrzą w tą stronę? Czy to nas nie interesuje? Bo jeżeli ktoś w ogóle w tą stronę spogląda, to tak naprawdę ma, ma świat serwerów dedykowanych, czyli wynajmowanych albo własnych maszyn, czyli coś, co było od zawsze i jest nadal. I patrzy zazwyczaj na to z perspektywy kosztów. Albo z perspektywy blisko niezrozumianego, często compliance. Doskonale wiecie, że, że compliance często jest tematem podnoszonym w temacie środowisk humorowych jako wielka i trudna rzecz, a tak naprawdę często działo prawne totalnie nie wiedzą, jak się z tym zmierzyć, i wynika to bardziej z niezrozumienia tematu i z tego, że komuś się nie chce zastanowić bardziej precyzyjnie nad tym. Albo z bardzo dużych nalaciałości w firmach, że my musimy to mieć fizycznie, tutaj, i tak dalej. W ogóle, jak coś zawiera wyraz cloud, to nie ma żadnej dyskusji i to musi być fizycznie. Nadal myślę, że jeżeli firmy mają potrzeby redukcji kosztów albo realizacji tych potrzeb complianceowych w jakiś tam swój sposób, to mają do dyspozycji dzierżawę, serwery dedykowane, własne maszyny gdzieś tam wstawiane albo swoje data center. Tych dostawców na rynku jest kilku. Co zabawne, że oni uważają, że trochę przespali erę, erę clouda i trochę tak jest. No bo wszyscy idą do clouda i Cloud jest gdzieś jakimś nowym rozwiązaniem. I to też nie jest tak, że my się tego bermetalu trzymamy, bo my wyrośliśmy na bermetalu. Uważamy, że bermetal jest ważny dla pewnych rozwiązań. Do pewnych rozwiązań ma zastosowanie, do pewnych nie ma. Jest kosztową, czasami efektywna, czasami się to zupełnie nie nadaje. No jeżeli ktoś potrzebuje totalnie skalowanego środowiska, które ma wzrastać z sekundy na sekundę, no to nie oszukujmy się. No nie, jakby bermetal się nie spuchnie, jeżeli kupimy sobie coś. No i teraz z dostawców, nie, nie wiem, wymieniamy tutaj nazwy dostawców? Co możemy? Nikt nam za to nie płaci, możemy. ale możemy pokazać ten alternatywny świat. Z dostawców, no myślę, że w wiedzie VHM, które też szuka tak naprawdę swojego miejsca w świecie cloud i to pięknie pokazuje to sama zmiana nazwy firmy, że oni zmienili nazwę na of Cloud, że nawet serwery bermetalowe nazywają bermetal Cloud I nie wiem, czy ktoś potrafi to wytłumaczyć jakby hazeszki hahekzkami, ale to się nie kompiluje, jakby no, nie da się tego po prostu przeczytać bez uśmiechu. No. Ja wiem, że oni to tłumaczą, że to jest cloud na dedykowanych maszynach bermetalowych, czyli takie reserved instances z aws -a. To jest jakby produkt marketingowy na maszynach dedykowanych. No ale nadal ta OVH bardzo panicznie szuka w mojej ocenie rozwiązań cloudowych i ucieczki całkowicie od metali w stronę rozwiązań alternatywnych dla żura, dla AWS-a. I z takich molochów nadal jest Hetzner. Jest konkurencyjny cenowo i on pozwala nam na robienie podobnych rzeczy. Tylko to te firmy, no, jeżeli ktoś zaczyna od clouda i zaczyna od y, tego typu rozwiązań, to przyznam szczerze, że to jest trochę jak zderzenie się ze ścianą i to tak biorąc porządny rozpęd. W sensie, jakby ja miałem okazję obserwować rozwój tej informatyki, no. 25 lat i widząc jak te cloudy się tworzą, jak ta technologia powstaje i teraz jeżeli ktoś wchodzi na nowo w cloudy, to dla niego to jest od razu, może nie to, że przyjemne, ale jest to jakby naturalne dla niego środowisko. No i nagle jest to jakby sposób myślenia o informatyce. No i jeżeli on nagle wchodzi w system bermetalowy, to dostaje obuchy w głowę czasami. Mamy na przykład takie sytuacje z naszymi partnerami, że, że nie wiem, mamy systemy bermetalowe zdesignowane tam nie wiem 5-6 lat temu, takie pełne HA. Load balancery, wszystko zrobione by the book. Bazy danych, w replikacji, systemy jakieś tam replikacji danych. Wszystko pięknie hatam, tam 80 serwerów. No i nagle pada pomysł, no to przenieśmy to do Azure. No i tego się nie da zrobić tak lift and shift. To trzeba przedizajnować całe, i oni tego nie rozumieją. I to znaczy, że to dokładnie ten sam problem jest w drugą stronę, jakby, no, to nie można tego sposobu myślenia kloudowego przenieść do bermetalu, jakby m, trzeba myśleć trochę inny sposób. Posłuchaj, no, to z twojej perspektywy, może taki ten wątek, jaki według ciebie, to bardziej twoja personalna opinia, jest status tej części dedykowanej w ogóle on-premowej, bo czy to będzie kolokacja własna serwerownia, czy właśnie takie powiedziesz dedyki od dostawców? do takich rozwiązań? Jak na to ty patrzysz personalnie i rynkowo? Ja myślę, że jest to niezbędny element jako rozszerzenie clouda w pojęciu tak zwanej chmury hybrydowej, czyli system uzupełniający chmurę o zasoby stałe, które są bardzo efektywne kosztowo, które są być może zlokalizowane w bardziej efektywnym i efektownym miejscu, które są być może lepiej ulokowane pod kątem wymogów prawnych, lepiej zarządzane pod kątem tych wymogów prawnych. W sensie nie mówię, że one w klaudzie są lepiej albo gorzej, tylko z perspektywy myślenia danej firmy lepiej. Ona sobie myśli, że tak jest lepiej. Bo nie potrafi na przykład zrobić tego inaczej, bo to raczej kwestia umiejętności. No ale koszty, koszty to też oczywiście kwestia jest jakiejś tam percepcji rozmiaru i tak dalej, no bo to dochodzą koszty zarządzania, ale wydaje mi się, że jako rozszerzenie chmury o pewne bardzo tanie zasoby stałe, to to jest rewelacyjne, bo jeżeli w mądry sposób to wykorzystamy, to możemy mieć dużo mocy obliczeniowej tanio, pod warunkiem, że nie musimy jej skalować i możemy ponosić stały koszt. Wspominasz właśnie, nazwijmy to coś taki bare metal, jako rozszerzenie chmury, uzupełnienie chmury w pewien sposób. No ale jak tak patrzymy na to, jak z reguły kojarzy się taki bare metal, to jest takie, że to są maszyny, które ktoś wchodzi przez remote desktop na przykład, konfiguruje ręcznie, to są takie nieucywilizowane po prostu maszyny, na których cały czas chodzi. A jak to się wygląda, czy to jest obecnie, da się ucywilizować? Czy to dalej jest na zasadzie generalnie wyślij maila, żeby mieć maszynę za trzy tygodnie tak naprawdę, nie? Bo chmura kojarzy się taką maszynę z winnością, wszystko jest ładnie, można tam pogarnąć, a taki właśnie bare metal to jest takie, no, no, ktoś musi przejść coś lub okrętem niemalże. Myślę, że ten brak cywilizacji to też takie bardzo dawne, lata 90. ci dostawcy tacy mocno ogarnięci, no to oni po pierwsze dostarczają serwery bermetalowe w sekundy i to są prawdziwe wartości. Jeżeli tam nie chcemy jakichś customowych parametrów, czyli bierzemy to, co jest na półce, a to z reguły jest dobre, to naprawdę jesteśmy w stanie dostać nowe bermetale od ręki, kwestia jakiejś tam instalacji systemu, ale nadal. Nie będę tutaj się opierał na jednym dostawcy, ale to jest tak, że. Jesteśmy w stanie, po pierwsze, zamówić serwer przez API, zainstalować serwer przez API, zainstalować wirtualizator przez API, bo z mojej perspektywy bermetale nie istnieją bez wirtualizacji. Oczywiście, jakby no, są wyjątki od tej reguły, ale z, jakby ja się bardzo mocno trzymam wirtualizacji, bo ma ona dla mnie dużo zalet na bermetalach. Daje nam większą możliwość kontroli, daje nam jakąś większą możliwość migracji. Jeżeli jesteśmy w klaudzie i mamy jakąś maszynę, to się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, że my chcemy ją gdzieś przenieść na Bermetalu. No, jeżeli chcemy przenieść je do maszyny z jednego miejsca na drugi i nie chcemy jej powoływać od zera, no to warto mieć tą wirtualizację. No i teraz, dlatego tą wirtualizację, według mnie, trzeba mieć albo móc taką całą maszynę powoływać od zera, as a code. A więc, wracając, jesteśmy w stanie powołać całą taką maszynę od zera, as a code przez API dostawcy i sprowizjonować całą maszynę później do warstwy Hypervisora a później terraformem na poziomie hypervisora zrobić resztę. A więc to nie jest tak, że ten cloud i możliwości as -a code cloudowe są jakoś tutaj odmienne strasznie. My jesteśmy w stanie używać tych samych technologii i tych samych funkcji bare I Ja jestem zwolennikiem tego, żeby doprowadzać do pewnej warstwy, do takiej równowagi pomiędzy tymi systemami, żeby te bare podciągać do, że nie wiem, mamy farmę C2 jakichś obliczeniowych w cloudzie no to, to te bermetale podciągamy sobie do tych wirtualek obliczeniowych i od tego momentu traktujemy te wszystkie maszyny dokładnie tak samo. Zapewniamy tylko warstwę wirtualizacji, zapewniamy warstwę sieci, jakiś router z IP-Sekiem do clouda. I od tego momentu wszystkie te maszyny mają być dokładnie tak samo traktowane. I nas już to nie interesuje, tylko prowizjonujemy je inaczej. Raz prowizjonujemy je przez API Cloud Providera, raz prowizjonujemy je przez hypervisor naszego Bermetalu, a więc to absolutnie nie jest średźmierze, to już nie są te czasy, i to zupełnie śrubokrętów tam nie ma. Dobra, wiesz co, to ja sobie przeskoczę do trochę innego pytania, bo tu wjechałeś w taki ciekawy temat, zaczynając. Jak wygląda de facto w takim razie aktualne operations dla w ogóle rozwiązań, które weźmiemy sobie, tak jak mówimy, na żelastwie innych typu rzeczach, jak chcesz zrobić to nowocześnie? Bo tu już padło dużo razy słowo właśnie API, traktowanie jak cloud. Trochę zależy, jak definiujesz operations. Czy mówisz o warstwie systemu, warstwie aplikacji, warstwie hardwareu. Znaczy co ja patrzę, co masz system operacyjny do góry. De facto, czyli tak jak mówisz, masz wirtualizator, bo raczej na tej warstwie niższej za dużo się jeszcze ten, oczywiście te wszystkie rozwiązania dostały API, ale wygląda jak wygląda w niektórych miejscach. Ale mówię o takiej porównując pracę, na przykład Mariuszu jako DevOps. Wykonujesz jakieś operacje na chmurowych zasobach, prawda? Powołujesz jakąś infrę pod aplikację. A jak to wygląda, jak powiedziałeś, że masz już ten bermetal? Jak to w ogóle wygląda też narzędziowo? Jeżeli przyjęlibyśmy takie skromne założenie, że mamy maszynę do cofania w czasie i jesteśmy z jakieś 8 miesięcy do tyłu i VMware nie zrobił tego, co zrobił, o czym możemy zaraz porozmawiać, bo to jest też bardzo interesujący wątek, to prawdopodobnie masz VMware'a. I do tego VMware'a, na tym VMware'ze pracujesz Terraformem. No i to jest swoje całe operations. No i tak pracujesz tak samo Terraformem, jak Terraformem na AWS-ie czy ZURZE. Just like that. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie, ale to jest ten poziom tak, chciałem, żeby to wybrzmiało od ciebie. Nie, no bo to się do tego sprowadza tak naprawdę, że maszyny kreujesz te reformę oczywiście innymi obiektami. No jak to w teoreformie, tak? Pomiędzy Publ, dostawcami humor publicznych no są różnice w definicji, ale masz takie same problemy, takie same wyzwania tak samo się zastanawiasz, jak się definiuje dyski. i tak samo się zastanawiasz, czy możesz podmienić root volume, czy możesz go zeskalować, czy on jest szerowany, czy on jest w tym samym AZ, czy jest na tym samym dysku, czy tam datastorze, Jakby dokładnie te same problemy, dokładnie te same rozwiązania, w sensie jakby sposób myślenia o tych problemach. No oczywiście na bermetalach nie masz niektórych rozwiązań, no bo jeżeli myślisz o bermetalach, to nadal patrząc na chmury, to będę pewnie częściej odwołał się do AWS-a. No, myślisz o samych EC2, a więc jakby nie, nie masz całego tego zaplecza AWS-owego, nie wiem, tam dysków twardych, które gdzieś tam mógłbyś sobie przenosić, tych EBS-ów, żebyś mógł je kopiować pomiędzy AZ-ami i tak dalej. Tak, ten Twój Bermetal jest taką. Namiastką. Może bardziej nie chodzi mi o to, że namiastką, tylko jest takim samotnym roninem serwerowni. I on z innymi rolinami nie rozmawia za bardzo. Teraz jak ten Ronin ma jakieś tam zasoby, to on się może komunikować już na poziomie maszyn wirtualnych, które ma, ale jeżeli chciałbyś, żeby on replikował jakieś dane, dyski i tak dalej, no to tu się zaczyna problem. Tu się nagle zaczynają rozmowy o macierzach dyskowych, to olbrzymie koszty, albo jakichś softwareowych rozwiązaniach to nawijłe, że tego nie zrobisz, albo będą bardzo duże koszty licencyjne. A więc trzeba by na tym etapie się zastanowić, czy na pewno warto. Myślę, że to może ograniczać w pewnym sensie użycie jako takie rozszerzenie chmury. No bo czasami nie warto replikować rozwiązań, które mamy gdzieś indziej. No bo one mogą być dużo droższe. Można też zreplikować te rozwiązania na warstwie już systemu operacyjnego i to bardzo często się robi w środowisku bermetalowym. No tylko trzeba sobie zadać pytanie, jakby, jakie mamy potrzeby i podejść do tego na takiej warstwie architektonicznej i rozwiązać ten problem w odpowiedni patologiczny sposób. Słuchaj, to może tak, czyli trochę podsumowując, patrząc się na to, de facto ten cały stos DevOpsowy od strony narzędziowej za wiele się nie różni, jeżeli na to patrzymy, czyli CICD, powoływanie maszyn, jakiś monitoring, logi, to jest prawie, że ta sama tematyka, jeżeli na to popatrzymy. Powiedziałeś logi. No i teraz pod hasłem logi może kryć się na przykład, nie wiem, jakiś CloudWatch. No i teraz, jeżeli ty o logach myślisz o jakimś usłudze zewnętrznej, no to możesz logi wszystkie wysyłać nadal do usługi zewnętrznej. Jeżeli chciałbyś logi z Hypervisora oglądać, no to będziesz oglądał je w sposób inny, ale w AWS-ie. Nie oglądasz logów z hypervisora, bo nawet nie wiesz o ich istnieniu. Nie interesuje cię ta warstwa, tak? Tak, nie interesuje cię ta warstwa, a więc tak, jeżeli chciałbyś to, co może cię interesować, a co prawdopodobnie czasami nawet od tego nie rozważasz, to to, że jeżeli wdrażasz jakieś rozwiązanie w aws to ono często ma szereg różnych integratorów poinstalowanych, nie wiem, odpalasz ec 2 to ona ma tam EC2 Config Integrator, coś takiego, który pozwala na przykład na łączenie się iam do SSH. No i teraz ty możesz być nieświadomy tego, że ty to dostajesz jako dodatek, a na metalu, no to nikt tego za ciebie nie zrobi. Na szczęście w przypadku maszyn wirtualnych nie ma zbyt wiele takich integracji. Tam nie ma tak, że logi jakieś same wypływają, to nie jest EKS, gdzie bardzo dużo rzeczy się już dzieje samo, że jest dużo tych integracji. Ale jakby no, trzeba być świadomym tego, że jakieś integracje w przypadku C2 mogą być, ale tak, jakby generalizując to oczywiście tak, to, to jest ten sam stos chcesz używać jakiegoś, nie wiem, systemu do logowania, to możesz go używać. No możesz też wypychać logi do cloud Watcha, jakbyś chciał, to jest żaden problem. Da się to zrobić dokładnie tak samo, jak z EC2, tylko nie z roli IAM-owej, no bo twój bermetal nie jest w stanie się uwierzytelnić do AWS-a, tylko tam będziesz musiał jakoś to wypchnąć przez zapiki. No. Dobrze, a tak cały czas mówimy sobie o wirtualkach i wirtualkach, o takim bermetalu i w tych alternatywnych chmurach i w tych dużych chmurach, ale wydaje mi się, że Nazwijmy to te alternatywne chmury, nie stoją już tylko wirtualkami. Co tam w ogóle jest poza wirtualką, bo już kończy się już coraz mniej chętnie będziemy stawiać takie po prostu maszyny wirtualne, czy to będą dedykowane, czy wirtualne, tak dalej. Czy tam są jeszcze jakieś usługi, z których można skorzystać gotowce, nie? I czy mają sens? O, też ważne pytanie. Właśnie. I tu jest to druga część pytania, która trochę wyklucza pierwszą część pytania. Oczywiście, że są. Tylko teraz spójrzmy na to, co się na tym rynku wydarzyło. Mamy trzech głównych dostawców chmur którzy rozwinęli się wiadomo do jakich rozmiarów. I mamy dostawców chmur, nie wiem tam którego rzędu pewnie, ktoś to nazwał, ktoś to policzył. I oni przespali trochę. I oni się obudzili, że oni nigdy nie będą takim ażurem AWS. No i teraz oni zaobserwowali, że okej, okay, my musimy zacząć dostarczać usługi naszym klientom, jakby serwisy, a nie serwery. Bo oni chcą usług, oni chcą Prometheusa as a service, oni chcą Kibane, oni chcą SQLa. No i teraz jak spojrzymy na to, jak takie firmy wyrastają, no to one często mają Bermetale, potem mają VPS-y, potem na tych baremetalach, VPS-ach stawiają usługi. No i to bardzo często idzie bardzo wolno. A taki AWS, ktoś to fajnie powiedział, jak ja czytałem to w tym tygodniu, że to takie firmy, które startują z jakiegoś takiego bardzo dużego legacy, one od razu mogą iść w dobrym kierunku i one, one się nie muszą zastanawiać, że one obsługiwały Bermetale od 30 lat i mają ten ciężar obsługi tego wszystkiego i one to muszą dalej obsługiwać. No i AWS nie musiał się w ogóle tym zastanawiać i zaczął wdrażać wszystko od razu jako usługi, a cała inna konkurencja została z tym. No, i teraz odpowiadając na Wasze pytanie, oczywiście, że tak, mamy historyczne VPS-y, które w mojej ocenie, oczywiście, disclaimer, to co powiem zaraz, będzie bardzo krzywdzące i oczywiście, że nie mam racji, i oczywiście, że znajdzie się ktoś, kto powie, że to nieprawda, i ja się oczywiście pod tym podpisuję, ale VPS-y co do zasady działają na współdzielonych zasobach. One, jak są współdzielone, no to zawsze ktoś komuś coś zabierze. No mogą być oczywiście bardzo mało spółdzielone, albo mogą być zarezerwowane. Ale nadal działamy nie na swojej maszynie. Jak nie działamy na swojej maszynie, to efekt jest taki, że jesteśmy bardziej podatni na jakieś awarie, jesteśmy bardziej podatni na problemy, bo działamy w jakichś tam kontenerach, czy w jakimś tam innym rodzaju namespace'owania, czy w jakiejś tam wirtualizacji. I te technologie mają inne swoje problemy. W bermetalach, w których sami zarządzamy swoją maszyną, mamy dużo większy wpływ na to, gdzie nasze zasoby odpływają, i wiemy, że maszyna obok nie zje nam zasobów wtedy, kiedy ich potrzebujemy. A więc mamy VPS-y, które oczywiście, że są, działają, ale w skrajnej sytuacji, o czym my się wielokrotnie przekonaliśmy, może się nagle okazać, że nie ma iOps-ów do odtworzenia bazy danych wtedy, kiedy jej naprawdę potrzebujecie. No i nic ty nie zrobisz, no i, no i nie ma ich, no. Ty masz zrobić restore i, i leci ten restore i po godzinie restore i iopsy giną. I to nie jest taka technologia jak w AWS-ie, że ty absolutnie wiesz wszystko, bo AWS charge'uje za wszystko, ale to ma pewne zalety, bo oni też wszystko muszą mierzyć i wszystko muszą udowodnić. Wiesz absolutnie wszystko w tej materii o swojej maszynie. Jak znikną ci iopsy to do pewnego poziomu to jesteś w stanie powiedzieć, zniknęły mi, bo tu mi zniknęły kredyty, bo tu się dzieje to, bo tu się dzieje tam, to tak dalej. Nie jest to dla ciebie taki black box. A w wielu takich starszych technologiach VPS-owych no to nie są drogie usługi. I nikt się tam nie spodziewa tego typu rozwiązań profesjonalnych. To nikt się nie spodziewa jakiegoś wysokiego SLA, takich rzeczy. To oczekiwania też są dużo mniejsze, no a więc to jest słabe. Słuchaj Mariusz, a jak ta cała część idąc za tym pasowa, którą dorzucają ci wszyscy dostawcy? No właśnie, kolejny punkt są pasy. Te pasy są zbudowane gdzieś tam obok. No i te pasy są odpowiedzią na te potrzeby rynkowe. Te firmy bardzo często uczą się dopiero stawiania tych pasów. Jakby, okej, okay, wszyscy mają prawo robić to dobrze, ale spójrzmy na czystą matematykę. Ile lat ktoś świadczy pasy, to jest ile lat, tyle lat zdobywania doświadczenia. I to tej matematyki tu się nie oszuka. To działa. Ale to nie jest często ten poziom jakości. Nie wiem, przykład, bez wymienia nazw, przykład SLA dla alternatywy dla S3. No, S3 wiadomo, jakie ma SLA i wiadomo, co się dzieje, jak S3 pada. I teraz dostawcy ci nie główni, praktycznie wszyscy dają odpowiednik S3, no bo to jest jakiś standard rynkowy, musi być każdy daje. Słuchajcie, tam się zdarzają takie problemy, których w cloudzie takim poważnym, nazwijmy to dużym, w ogóle byś się nie spodziewał. Na przykład uploadujesz plik i on się nie pojawia. W ogóle jakby nie rozważasz, że taka rzecz może się pojawić, tak? I teraz pytanie supportu jest takie, jaki dostałeś error? No, jakby nie masz w zwyczaju notowania errorów od API, bo traktujesz to tak bardzo bezpiecznie, że jak ładujesz plik i nie zgłasza erroru, to plik się pojawił. Albo coś w tym stylu. Albo API na przykład nie działa przez, nie wiem, 40 minut. No i jakby odpowiedzią jest to, że dobrze odejmiemy tam, nie wiem, x złoto od faktury. I jakby to, to są tego typu problemy. I one wskazują na to, że te firmy się uczą świadczyć te usługi. Tak takim no razie mi się nasuwa takie proste pytanie. Wnioskując z tego, co mówisz, to de facto pasy na tych mniejszych chmurach po prostu nie mają większego sensu. Bo to jest pchanie się w problemy, tak naprawdę. Jak słyszę to opowieści, to dla mnie to jest, no, to nie ma żadnego sensu. Znaczy, to jest. Nie chciałbym skrzywdzić absolutnie wszystkich, bo na pewno są dobre pasy. Na pewno znam ekipy, które robią te pasy. One na pewno w wielu warunkach działają. Ale tak się zdarza, że pasy w głównych dostawców chmurowych z których korzystamy bardzo dużo, no okej, okay, jakby DNS-y w aws -ie. Nie znam bardziej rozwalonej usługi, jeżeli zacznie się ją sprawdzać, niż DNSy y w aws tylko że mało kto ją sprawdza. I oni chyba o tym wiedzą i non-stop ją flapują. A jak zacznie się to sprawdzać, to się okazuje, że non nie działa. Ale inne usługi, one naprawdę są dużo wyższej jakości. I teraz te pasy, zauważcie, że te wszystkie firmy, one patrzą na takiego AWS-a, czy GCP-a, i one widzą, że muszą te pasy robić, a więc one pracują nad jakością tych pasów, one dodają nowe pasy. A więc to nie jest tak, że te usługi są na pewno złe. Ja też nie przetestowałem wszystkich tych usług. My, jako zespół, ludzie, z którymi ja pracuję, znam tak dalej. A więc absolutnie nie mogę się wypowiadać nad wszystkich, ale znam dużo tych usług, I naprawdę z wieloma tymi usługami coś jest nie tak. Dlatego my osobiście, jeżeli korzystamy z dostawców metalowych, to takie rzeczy wdrażamy sobie sami, bo za nie jesteśmy w stanie ręczyć przed naszymi klientami. Jeżeli potrzebujemy wdrożyć object storage, to wdrażamy sobie bermetale, VMware, Minio i jedziemy. I ja się nie zastanawiam, że mi padnie object storage od dostawcy, za który powiedziałem, no jest, działa. A później świecę oczami, że to nie jest S3, no bo S3 ma SLA, a tutaj dostawca powiedział, że no działa, a później pół godziny nie działało i kurczę, każdy jest zdziwiony. Jeszcze plików nie ma. Okej, okay. a z takich, takich, bo mówimy o takich pasach, pasach, a usługi zarządzane, mianowicie mówiąc prosto, tak naprawdę, z, zarządzany Kubernetes, bo to jest taka usługa, która sensownie, no okej, okay, to. To jest taki poziom automatyzacji, który wydaje mi się, że z nim można pracować, jest dość łatwy. No, jest to Kubernetes, Kubernetes, no nie? Tylko trochę inny innej odmianie smakowej, powiedzmy sobie. Jak to wygląda? No to otwierasz puszkę Pandory, proszę bardzo. Wiem, specjalnie. Ja, nie mam problemu. Kubernetes. Dostawcy Kubernetesa na przykład wymyślili sobie, mniejsi dostawcy pasowi, że na przykład IOPSy w Kubernetesie nie są potrzebne. I że na przykład dysk dla workerów, ten dodany do maszyny głównej, jakby tworzysz sobie workera, dodajesz sobie czy tam node'a, wiadomo o co chodzi, i on przychodzi z jakimś tam głównym dyskiem. No i on ma jakieś tam IOPS. Jak dodasz do niego drugi dysk, jakby nie masz innej opcji, to, to jakby Możesz dać drugi dysk. I ten drugi dysk na przykład nie, nie ma już ma takich iops jak ten pierwszy. I też nie masz wyboru, nie masz wpływu. No i nagle się okazuje, że, że ten Kubernetes po prostu na tych IOP's nie działa, a nikt tego nie przetestował. Nie wie. I teraz te firmy widzą, że jest Kubernetes, że trzeba, ale totalnie. Gubią się w wdrażaniu tych technologii. Oni, oni bardzo chcą to robić, ale te rozwiązania często bywają siermierzne albo bywają. Widać, że tam jest problem wieku dziecięcego rozciągnięty na lata. O, to jest dobre określenie. Byli, jeżeli byśmy byli w OPH i chcielibyśmy Kubernetesa, to to, to to, co mówisz, to jest: postawmy sobie go sami, de facto. I sami nim zarządzajmy, bo trzymanie go jako usługi zarządzanej przez. Jako to mniejszą chmurę, po prostu oni się dopiero uczą de facto i nie ma co za bardzo uczyć się z nimi. Pomidor. <śmiech> <śmiech> znaczy. Y, y, mamy w VH Kubernetesy na barmalach. <laughs> <laughs> okay. Znaczy, Wiecie, to, to nie jest. To nie jest TKS. No, jakby. Mm, to, to nie są te usługi, no. jakby ja, ja na przykład też kiedyś, kiedyś patrząc na to, jak się EKS rozwija, no to EKS to, to na początku też był słaby i jeszcze, jeszcze brali za niego kasę, no, ale, ale ciężko było to argumentować, ale, tak. ale teraz to zaczyna naprawdę, naprawdę przyjemnie śmigać i zaczynają nawet doganiać Google'a w niektórych funkcjach, co, co, co naprawdę w tych złych też zaczynają ich doganiać niestety, <śmiech> <śmiech> czyli, czyli upgrade'owanie na siłę niektórych rzeczy albo, albo pobieranie kasy. Ale to ponownie, jeżeli chcesz mieć większą kontrolę nad tym wszystkim, to na przykład DigitalOcean, o, to jest dobry case, mamy, mamy klientów, którzy środowiska, środowisk deweloperskich, stagingowych yy, trzymają Kubernetes w Digital Ocean ze względu na ceny, Normalnie swoje środowiska mają w GCP i jakby nie stać ich na to, żeby odpalić sobie te środowiska deweloperskie w GCP, tak, just like that, ale w DigitalOcean jest spoko i to im wystarczy na potrzeby deweloperskie. Ale w tym roku, jakby produkcję wdrażamy na Kubernetesie w GCP i. Tutaj, to oni są tu usatysfakcjonowani. No, a Kubernetes jest o tyle wygodny, no, że tam jest bardzo duża warstwa abstrakcji na wszystkim. A więc oni, no, jeżeli to działa, to nie da się na tym popłynąć pod warunkiem, że, że dostawca tego wybitnie nie skopał. Czyli tutaj ten wyraz działa i skopał należy bardzo mocno zaakcentować. My u jednego dostawcy mocno popłynęliśmy na, na wdrożenie przez iops bo się okazało, że po prostu bazy danych. Które gdzieś tam były, a klient sobie zażyczył, bo to było środowisko deweloperskie też, że, że, że deweloperzy mają powoływać bazy danych i one tam mają się jakoś w fikturki, jakieś mailecie i tak dalej. No to te ajobsy ginęły po prostu, bo dostawca założył, że, że workery. No, zapomniał o IOPsach, tam nie wiem, ptaszka, nie zaznaczył, dodaj IOPsy do Kubernetesa. No i jakby ich nie było. No. A to tak, żeby urealnić, bo coraz mówimy, że no te chmury mniejsze, dlatego że może koszty taniej i tak dalej. Jak bardzo taniej? Tak, żeby dać skalę, po prostu, osobom, które nas słuchają. Ile można zaoszczędzić? Mniej więcej. Ile można zaoszczędzić? No jak robimy cenniki w drugą stronę, to z reguły, a czym. Bardzo nie chcę powiedzieć, co zależy, bo, bo doskonale wiecie, że, że, że to zależy, ale może, może najpierw powiem, od czego to zależy. Pierwsze, musimy porównywać gruszki do, do gruszek, śliwki do śliwek, tak? Czyli jeżeli będziemy porównywać środowiska... Nieporównywalne, typu, nie wiem, jakieś, jakieś pasy, jakieś wyuzdane usługi w awsie, i tak dalej, do, do, do środowisk bermetalowych, to jest nieporównywalne. Jeżeli byśmy porównywali same maszyny do maszyn wirtualnych, i tak dalej, no to, to tu się to robi bardzo ciekawe, bo mieliśmy projekty, w których obcinaliśmy koszty z 20 tysięcy dolarów do 8. I to wynikało z. Konkretnej architektury klienta, zbudowanej w konkretny sposób, no i, i jakby klient wylądował z architekturą hybrydową, tak? AWS jest do tego, żeby był w tym, w czym jest mocny, a dedyki były do tego, żeby w, te, w czym one są mocne i, i w cenie, i, i w zasobach, które są w stanie w tej cenie dostarczać. Jeżeli chodzi o liczenie w drugą stronę. No, to jak gdzieś w głowie, zazwyczaj we wstępnych rozmowach z partnerami, to stosuje mnożnik, że razy cztery. Czyli jeżeli płacisz za serwery teraz, o VH na przykład X, to jak masz myśleć o, o AWS-ie, to licz się z kosztem razy cztery, tylko to są takie wstępne rozmowy, żeby, żebyś. Yy... Oczywiście, one pewnie będą mniejsze, no bo ten, ten koszt, który podałem, to, to nie jest raz 4, ale chodzi o rząd wielkości, żeby, żeby w ogóle wiedzieć, o czym rozmawiać. Żeby się nie okazało, że my zaczniemy rozmawiać o migracji, a klient powie: O Jezu, to ja nie wiedziałem. tak? To jest mniej więcej te, te, tego typu różnice finansowe. Takie wylanie kubła zimnej wody, czy jesteś na to przygotowany, po prostu? Tak, 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 tak. I to jakby celowo, no bo wiele razy mieliśmy takie sytuacje, no bo ja chcę AWS-a. To robimy AWS-a i wysyłamy link do kalkulatora, i nagle jest. Uuu, a możemy, możemy połowę tych zasobów obciąć. No, a to zależy ile ma pan szczęścia w utrzymaniu infrastruktury, bo wtedy całość opiera się na szczęściu, a nie na architekturze. No, albo na ilości studentów, którzy klikają restart. No, cały czas. Tak też można, ale dobra, okej. Okay. Czyli i, bo tego się właśnie próbuję, jak razie taki Przypadek use case dla użycia, bo cały czas mówimy o kosztach. To jest no, najbardziej oczywistym, szczególnie, jak już mamy między tą skalę wielkości. Trochę wspominałeś o tym, że powiedzmy ta kolokacja danych, jakieś tam rzeczy compliance'owe mogą wystąpić. Okej, okay, a są jeszcze jakieś inne argumenty, czemu właśnie pójść w te takie mniejsze chmury? Jakieś takie właśnie, czemu się firmy na, na to decydują de facto? Możesz powiedzieć po prostu, że nie. To też jest dobra odpowiedź to będzie. No właśnie, właśnie wiesz. Leci teraz w głowie seria ifów, na końcu jest odpowiedź echo nie. Jeżeli, jeżeli nie wyjdzie. Um, nie wiem, czy znam inną odpowiedź na to pytanie niż koszty. No bo spróbujmy na to odpowiedzieć w inny sposób. Chmura jest znacznie lepsza, jeżeli chodzi o skalowanie. Chmura jest znacznie lepsza, jeżeli chodzi o zakres usług. Mura jest znacznie lepsza, jeżeli chodzi o łatwość zarządzania. No ale z drugiej strony też wymaga dużo, dużo większych kompetencji. No i teraz ktoś może chcieć korzystać z Bermetali głównie tak naprawdę ze względu na te koszty, albo ze względu na to, że nie rozumie, że nie może pokonać swojego compliance, że nie może pokonać tego zastępu prawników, z którym współpracuje. No że nie ma dobrego działu prawnego, który byłby w stanie wytłumaczyć działom wyprawdzemu swojego klienta, że. Że wyraz cloud nie oznacza, że jego dane znajdą się, będą publiczne gdzieś tam, tak? Szczerze myślę, że, że teraz to są, to, to są jedyne argumenty, że, że, że nie, ma już, nie ma już innych. Tylko prawne i tylko, tylko finansowe. Jasne. Jeszcze jed o jednym ukryć tym koszcie tych rozwiązań, bo jak powiedzieliśmy sobie, że jest mamy sobie warstwę w chmurze pasową. Weźmy na przykład jakiegoś RDS-a czy jakiś Blob Storage, właśnie jak S3. Mhm. Jak ma się utrzymanie potem tego lokalnie, tak zupełnie z praktyki? Jak duży jest? Bo rozmawiamy sobie o koszcie infry do infry, a de facto, tak jak powiedziałeś, to nie, so, nie porównasz sobie jabłek do jabłek, gruszek do gruszek. I jak bardzo jest to duży narzut potem, jeżeli to jest jakiś rozwijany soft, rozwijane rozwiązanie, jak bardzo jest to narzut, twoim zdaniem, względem tego, że tam jest usługa typu manage, a tu jednak musisz zarządzić tym samodzielnie i żeby było up and running, czy to jest zauważalna różnica, czy? Można porównać, że tu męczymy się z dostawcą chmurowym, a tu po prostu męczymy się ze swoimi rzeczami. Myślę, że to prędzej Gartner byłby w stanie wyliczyć niż, 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 niż ja, ale. ale Bardziej pytam o obserwacje. Bardziej Twoje obserwacje, patrząc się na kształt, kiedy świadczycie to jako usługa. Dawno temu, jak te usługi pasowe się pojawiały, to, to, to panował taki nurt, że. Usługi pasowe utrzymują się same, nic nie trzeba robić nic i w ogóle klikasz i zwalniasz DevOpsów. A w ogóle w GitLabie jest taki checkbox Auto DevOps i jak go zaznaczysz, to już możesz zwolnić wszystkich. Teraz chyba, chyba jesteśmy już w trochę innych czasach i ta świadomość jest dużo większa, że, że usługi pasowe jednak pomimo tego, że są takie świetne, to, to one jednak wymagają utrzymania. Tylko to utrzymanie wygląda trochę inaczej. I wydaje mi się, że no wymaga ono mniej czasu, ale też wymaga innych kompetencji. I dlatego ciężko jest je porównać. I problemem może być paradoksalnie wiedza. No bo, żeby utrzymywać pasy, musielibyśmy spojrzeć na, na rynek kadrowy, na, na różne pokolenia kto jaką ma wiedzę, kto kiedy wchodzi w informatykę i z jaką wiedzą startuje i w jakim zakresie chce się rozwijać. No jakby ja mam, mam trochę lat doświadczenia i, i patrzę na to trochę ze swojej perspektywy, ale jeżeli spojrzymy na osoby, które zaczynają przygodę z informatyką kilka lat temu, to one zupełnie nie mają wiedzy na temat utrzymywania systemów informatycznych tak od podszewki i, i dla nich utrzymywanie systemów baz danych na przykładzie AWS-a może od zawsze oznaczać utrzymywanie RDS-a, żeby, żeby był aktualny, żeby miał backupy, żeby był żeby miał certyfikat, żeby miał jakieś tam grupy, żeby był taki klikops taki albo, albo jakiś, jakiś terraform czy coś w tym stylu. No i teraz ta wiedza z zakresu utrzymania tego na poziomie systemu operacyjnego ona paradoksalnie zanika. Może się okazać, i ja to też obserwuję, że osoby, które mogą mieć bardzo wysokie kompetencje z zakresu cloudowego, one paradoksalnie nie wiedzą, jak dotknąć systemu operacyjnego, żeby, żeby go utrzymać w należyty sposób. I to trochę zależy od tego, jakim zespołem dysponujemy. No bo jeżeli mamy zespół, zespół z kilkunasto, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no to utrzymanie utrzymanie baz danych, czy odpowiedników typu mini o tym podobnych, to jest żaden problem. To jakby utrzymanie czy pasa, czy utrzymanie tego, to tych usług na bare metalu, to, 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 jest, to, to jest to samo. Ale dla osoby, która, która ma trochę inny wachlarz kompetencji, no to może być problem. Jeżeli spojrzymy na to, że, że się starzejemy, że umieramy i to jest nie do zatrzymania, to to, to chyba jednak taniej w chmurze. <laughs> Tam, już teraz wiem, czemu ta ciemna są na mocy. Eee... <laughs> <laughs> Szymon, też się z niej częściowo wywodzisz. Pokolenie Z, no jakby no, to teraz programuję w Kobolu, no ludzie. No. W naszym też mało kto. No, jakby dlatego wydaje mi się, że, że, że czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, to to jest jedna z rzeczy, które ja się na studiach dowiedziałem i bardzo sobie studia za to cenię. Trzeba bardzo mocno przejść do przodu, jeżeli chodzi o wiedzę i o pilnowanie tego, żeby nie być wykluczonym technologicznie. I nie chodzi o, o nasze mamy, nie chodzi o na naszych rodziców, bo to też ważne, ale też chodzi o informatykę, żeby się nie zamykać w swojej strefie komfortu i bo uważać, że uważać, że mi jest tutaj w tym miejscu dobrze i ja dostosuję cały świat do siebie, bo ten świat się nie zatrzyma i on nie, nie dostosuje się do nas, tylko z bólem, z bólem próbować iść do przodu bo na pewnym etapie za rok, dwa, pięć obudzimy się w sytuacji, że, że ten świat już jest te pięć lat dalej, a my nadal uważamy, że, że nasze przyzwyczajenia były najlepsze i, i nikt sobie z tego nic nie zrobił. Dlatego wydaje mi się, że ta wiedza z zakresu utrzymania niskopoziomowego systemów, ona gdzieś na jakimś etapie powoli będzie zanikać. Nie byłoby dobrego podcastu bez użycia wyrazu AI, mm -hmm. który, który pewnie też w jakimś zakresie może to pomoże, ale też w naturalny sposób. No jakby naprawdę jakby śmiejemy się z umierania trochę, ale też te kompetencje gdzieś tam będą też zanikać. Będą się przenosić w inne miejsce. Systemy będą coraz bardziej obudowane, no bo rzeczywiście pod takim RDS-em jest no zwykły system, no tylko jest utrzymywany masowo. I, i na pewnym etapie już nikogo to nie będzie interesowało, co tam jest pod spodem, a więc a więc kompetencje nie będziemy mieli gdzieś kiedyś pewnie problemy z utrzymaniem systemów operacyjnych tak nisko poziomowych. A to ja w takim razie wrócę, bo wo wobec tej takiej ciemniejszej, o której mówimy, no bo mówiliśmy o tym, że ok, wszystko fajnie, fajnie, z tych pasów mniejszych mur może nie kończy warto korzystać, bo to oni się dopiero uczą, więc weźmy sobie po prostu wirtualki, postawmy sobie własne systemy, sami się za nimi odpowiadamy, jak nie działa, to wiemy, co nie działa, ale teraz w kontekście tego, co ty mówisz, to myślę o sobie takie proste pytanie, ok, czy warto, bo faktycznie no, cenowo zaszczędzamy, tak, jest taniej, ale w tym momencie płacimy za kompetencje, które musimy mieć, żeby systemy utrzymać, żeby one działały, więc czy te kalkulacje się, komu one się opłaca de facto? Dużym korporacjom, małym firmom, średnim firmom? U kogo warto zrobić kalkulację, że ok, może część maszyn przeniosę na przykład na OVH, żeby zmniejszyć koszty na przykład, nie? A kto, u kogo nawet powiedziałby, że nie warto w ogóle nie myśl o tym, po prostu nie ten droga, nie zaoszczędzisz finalnie? Myślę, że to nie jest pytanie u kogo, tylko pytanie w jakich systemach. Że warto, warto u każdego, bo kto... To raczej wskazuje na skalę. Duże korporacje będą miały bardzo dużą skalę, jeżeli u nich to warto zrobić, małe firmy będą miały małą skalę. Warto to zrobić w systemach, w których łatwo jest to wdrożyć bez właśnie ponoszenia jakichś szczególnych kosztów. Czyli na przykład, jak mamy potrzebę, nie wiem, liczenia czegoś cały czas, w jakichś bardzo określonych warunkach, że potrzebujemy cały czas procesory, non-stop, doliczenie jakichś rzeczy, jakieś konkretne procesory, że, że i wiemy, że w AWS-ie one kosztują tyle, a w VH, które powiedziałeś, kosztują tyle i wiemy, że potrzebujemy je cały czas, cały miesiąc, no bo, bo serwerów nie, nie kupimy na minutę. Oczywiście są jakieś tam warianty, tak, to już tam kwestia marketingu. I nie będziemy w szczególnie wyważać otwartych drzwi, czyli ten overhead na wdrożenie całej tej technologii nie będzie jakiś szczególnie duży, czyli postawimy ten serwer, postawimy wirtualizację i wdrożymy VMK, albo nawet bez tej VMK, Czysty metal spinamy tunelem, albo jakąś tam naszą wewnętrzną technologią i on już liczy, no to to jest miejsce, że, że ten overhead nie przerasta tych kosztów pozostałych i, i zaczynamy oszczędzać. I tu myślę, że warto. To bardziej chodzi o rodzaj rozwiązania, a nie gdzie. W dużych firmach zaoszczędzisz po prostu dużo więcej. Mhm. Po prostu trzeba spojrzeć na to, które rozwiązanie potrzebuje na przykład stałej mocy obliczeniowej, albo które rozwiązanie potrzebuje jakiegoś rodzaju na przykład nie wiem, stałego, jakiegoś backupu, który że na przykład nie wiem, dane na przykład yy, chcemy gdzieś składować, a, a w cloudzie one mogą być drogie, albo jakiś rodzaj przechowywania danych, yy, albo jakiegoś rodzaju offloadowania ruchu, czy coś w tym stylu. To myślę, że bardziej trzeba myśleć o ramie i procesorze: na, w tym kierunku bym patrzył niż jakichś innych usług. Okej. Okay. A w, w takim razie załóżmy, że okej, okay, załóżmy, że komuś faktycznie ktoś stwierdził, że, że, że chce to wejść po prostu, no, chce spróbować. Od czego polecasz? Od czego zacząć? Gdzie. No to co robić? Jaki jest pierwszy, drugi czy trzeci krok de facto? Jak już jest z, na przykład z na NVH, albo powiedzmy, na Digital Ocean, no nie. Panowie, będę jakby używał AWS-a jako, jako przykładu. Z mojej perspektywy ważne jest, żeby, żeby tych metali nie traktować w jakiś szczególny sposób, bo to się przestanie opłacać. Tak? Więc na przykładzie z drugiej strony MOVH: odpalamy sobie instalację, instancję, per Metal, że zamawiamy sobie serwer Bermetal. Metal, instalujemy na nim system albo Goły, typu nie wiem, jakiegoś tam Linuxa, albo właśnie ten wirtualizator nieszczęsnego VMware'a, albo jakiegoś, jakiegoś innego hyperwizora. Myślę, że spinamy VPN z, z cloudem. To zależy od tego, jakie mamy potrzeby co do bezpieczeństwa, jakie technologie używamy. No bo jeżeli, jeżeli prowadzimy jakieś obliczenia, chcemy przesyłać jakiś ruch, no to kwestia jest tego, czy co z szyfrowaniem danych, jakimś spoczynku w tranzycie, czy musimy się tym przejmować, czy nie. W AVH możemy też stworzyć odpowiednik takiego VPC, to się nazywa Virac. Więc możemy sobie zrobić na serwerze taki router, spiąć się z tym routerem VPN, no i wtedy zacząć traktować nasze wirtualki na serwerze dedykowanym w tak jak EC2 w aws ie I potem już nie myśleć o nich w żaden szczególny sposób. Po prostu mamy adresację po lewej w WWS-ie, adresację po prawej w VH-ie, już korzystamy z nich dokładnie tak samo. Kwestia tego powoływania. aws powołujemy przez CLI-AWS-a, -a, a tutaj przez Terraforma do VMware albo jakieś, jakieś skrypty do innego hyperwizora, którego sobie zażyczymy. Okej, okay. dobra. Słuchaj, to może teraz polećmy sobie. Jedną rzecz trochę powiedziałeś: 8 miesięcy wstecz i VMware. My mhm. też parę razy już w naszych shortach to męczyliśmy, i też widzimy ten problem na rynku. No właśnie, teraźniejszość i przyszłość. Tego, co widzisz właśnie w tej części całej, że tak powiem, dedykowanej on-premowej versus właśnie, jak leci zainteresowanie i co te technologie zmieniają. Rozumiem, że słuchacze wiedzą, co, co się wydarzyło, i, i tu, tu się synkować nie musimy. No, możesz w pięciu, pięciu słowach przybliżyć. Tak, jednym zdaniem to przybliżyć. Broadcom kupił VMware'a trzy, no, I Zaorał pięciu. W każdym razie zlikwidował licencje darmowe, licencje płatne. Przemnożył razy 4, czasami razy 8, czasami więcej. Zlikwidował kilkaset różnych systemów, kilkaset różnych produktów, systemów licencjonowania, ujednolicając te systemy, zlikwidował program partnerski, potem nawiązał nowy, zlikwidował współpracę, potem nawiązał nowe. Nikt nic nie wie. Nikt nie wie, jaka jest przyszłość. A co najważniejsze, bo sobie czy to powiedziałem, zlikwidował darmowego VMware'a i zlikwidował też najniższego komercyjnego VMware'a. No i teraz, jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje są, jeżeli spojrzymy z perspektywy udziałowców Broadcoma, no wspaniałe. Akcje Broadcomu po prostu wystrzeliły do góry. Na no, z perspektywy rynku IT już to tak różowo nie wyglądam. No bo tak, środowiska akademickie, które się uczyły na VMware'ze od lat, no może będą mieli jakiś program akademicki, ale jako że VMware'a darmowego nie ma, no to, to to pozamiatane wszystko. Zrobili to na tyle perfidnie, że usunęli darmowego SX-a wstecznie. Skasowali trzy wydania darmowe wstecznie, i unieważnili wszystkim darmowe licencje wstecznie. Każdy, kto miał darmowe licencje na koncie, to już je stracił. Jeżeli nie miałeś skopiowanych tych kluczy, to już ich na tym koncie nie masz. No i teraz to był jeden z głównych hyperwizorów, takich, który był. Najpopularniejszy de facto. Tak. Zarazem był najniższego rzędu który mógł być enterprise'owy, jeżeli zakupiłeś licencje enterprise'owe, był zarazem najpopularniejszym, jeżeli chodzi o rozwiązania enterprise'owe, takie najwyższe, a więc jeżeli wchodziłeś w VMware'a, to mogłeś i od niego zacząć i na nim skończyć, w zależności od rozmiaru firmy. Mogłeś być najmniejszą firmą na świecie i największą. Nie miałeś to znaczenia. No i teraz problem jest taki, że tak, nie możesz zacząć od VMware'a, bo już nie jest darmowym. Te licencje stare to... To, to trzeba by się z prawnikiem skonsultować, no bo to jest... Ja jeszcze nie mam jakiejś, jakiejś twardej opinii na ten temat. No Te klucze technicznie rzecz biorąc działają. Czy używanie ich teraz jest, jest legalne, to, to nie wiem. Te obrazy ISO, no jak ktoś ma w folderze downloads na komputerze, no to, to one też działają, ale już ich pobrać się nie tam. Pierwsze licencje komercyjne, które były całkiem fajne, które kosztowały tam kilka tysięcy dolarów, no one już kosztują razy cztery. A więc jeżeli robiło się wdrożenie za nie wiem 2000 dolarów, to teraz kosztuje to 8000 dolarów. I co najfajniejsze, to 2000 dolarów to było jednorazowo, plus opcjonalny support, który tam kosztował ileś co roku. Opcjonalny, bo licencję miałeś lifetime. Wiecie, jest Tak? A teraz te 8000 dolarów to jest co roku, bo co po roku produkt zakładamy, że się wyłączy no bo to jest subskrypcja na rok tylko no a więc VMware tak naprawdę napędził rozwój Proxmoxa w <laughs> olbrzymi sposób ja tak prywatnie szczerze mówiąc nie mam jeszcze rozwiązania tego problemu no pojawiło się kilka różnych rozwiązań alternatywnych wcześniej typu Nutanix za Proxmoxem nigdy nie przepadałem Hyper-V nienawidzę no, i nie wiem, jakby VMware'a używałem od wielu lat. Czy znaczy używałem tych wszystkich, tak? Jakby to, to nie jest tak, że, że, że Hyper-V nie używałem. Mam, mam, mam też zdanie wyrobione, jakby na temat każdego z Nie preferujesz. Własne. Tak, ale jakby z, z, jasnych, z jasnych powodów. No i tak samo tak samo teraz muszę wybrać któryś. No i nie ma na razie na rynku jakiegoś takiego produktu, który by tak dobrze spasował się jak VMware. Em. No, i to jest problem. To jest bardzo duży problem. Bo gdybyśmy rzeczywiście rozmawiali, tam nie wiem, te 8 miesięcy temu, to, to sytuacja wygląda banalnie. A, a teraz to ja, ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie sprawdzałem, no ale zakładam, że dostawcy chmurowi dają możliwość reinstalacji na VMware'a tego darmowego jeszcze, no bo oni nie wycofali, no bo to on był darmowy, jest i tak dalej. No ale tych kluczy licencyjnych teraz nie dostaniesz, tych darmowych. No te darmowe klucze licencyjne są dostępne w internecie, no ale mówię, to jest. Szare, Ale nie wiadomo, czy to tak. To jest problematyczne prawnie i należałoby rozważyć, czy to jest, to jest legalne, czy nie. A, a zakupienie tych kluczy to, to są horrendalne koszty z perspektywy tego, że produkt był darmowy do jakiegoś tam mikropoziomu. I ten poziom nie był taki mały, no bo on pozwalał na uruchomienie jednej maszyny do 8 CPU. A więc jeżeli nie planowałeś postawić wirtualizacji po to, żeby odpalić jedną wiemkę ze wszystkimi CPU, które są na maszynie, to ty tej licencji tak naprawdę mogłeś w ogóle nie potrzebować. No bo jeżeli ty odpalasz wirtualizację po to, żeby odpalić jedną wiemkę, to błąd prawdopodobnie popełniłeś wcześniej. Ale jeżeli planowałeś odpalić, nie wiem, 20 wiemek, to, to pewnie nie chciałeś odpalać więcej, no bo i tak jakieś H, i tak masz więcej tych serwerów niż jeden, i tak dalej. A więc no zaorali. Zaorali rynek bardzo mocno i pewnie z rok, dwa, trzy i VMware w mojej ocenie może tracić palmy pierwszeństwa w Enterprise'ach. W Cloud'ach się cieszą, w się szampany otwierają. <grymne> Nutanix pewnie też jako, że całe tak. appliance też yy, w tym. Wszyscy inni dostawcy, dostawcy hypervisor'ów się cieszą. Wim, który zawsze był z VMware'em mocno połączony z Hyper-V jak tylko zaczęły się cyrki z Broadcomem, napisał przymierzamy się do zrobienia wsparcia dla Proxmoxa. A był taki produkt, nie pamiętam nazwy teraz, nie chcę tutaj przekręcić na wszelki wypadek, który opierał się na tym, że dostarczał backup dla rozwiązań takich, dla których Vim nie dostarcza. No. Czyli dla Proxmoxa na przykład. No i nagle te roszady na rynku spowodowały, że absolutnie wszyscy płaczą. No jakby... Vim musi dorabiać support dla Proxmoxa. Tamci nagle mają Vima w swoim bakiecie, Nikt nie ma VMware-a, Po prostu nie ma się z czego cieszyć. no I, i pewnie jeszcze długo nie będziemy. Nie wiem, nie wiem, czy Wy już coś wybraliście, myślicie, macie jakieś zdanie, ale, ale dla mnie osobiście to dramat. Wiesz, co zdanie? Jesteśmy ciekawi. Patrzymy też na poce klientów w tym momencie, bo to jest takie i yy, ciekawe decyzje. Raczej, moim zdaniem, najgorzej mają dostawcy, ci hostingowi, którzy dostarczali vm na VMwareze jako Enterprise Private Cloud z tymi licencjami. Tam mają najgorzej, bo ceny chyba urosły tam najbardziej. Ceny Private Cloudów na VMwareze. Urosły. Mamy podstawy sądzić, że urosły albo urosną. Raczej ja gdzieś w pierwszych wyliczeniach dla małych widziałem, bo tam się już trochę wylało, że czterokrotnie. No. Więc to będzie. A z ciekawości, jak jesteśmy przy trendach i poruszałeś ten wątek, odpalanie wiemek na Kubernetesie. Już na to patrzyłeś, czy nie? Nie patrzyłem i tak samo jak nie patrzyłem na sław na Kubernetesie, dla mnie to są rzeczy, które nie powinny <laughs> mieć miejsca. Tam na pewno. Kubernetesie ktoś się przekręca i mówi, Nie po to wymyślałem Kubernetesa, żeby takie rzeczy robić. Jakby nie, nie patrzyłem i nie do końca czuję, czy to jest dobry kierunek rozwoju dla tej platformy. Myślę osobiście, że chyba próbują za dużo upchnąć, za dużo, za, za dużo, upchnąć, za dużo złapać. I ten swap jest tego to, to, to trochę idealnym przykładem, bo nie wierzę, że nie zaimplementowali swapu od początku, bo nie umieli, bo to jest, to jest Google, tylko oni bardzo świadomie podeszli do tematu, u nas nie ma słapu, bo swap to zło, i nagle stwierdzili, no dobra, to my już zaimplementowaliśmy swap po, po pięciu latach, to teraz, czy tam nie wiem, po ośmiu, to teraz będzie swap. No i tak, no, no nie, no tam się jakieś zmiany dzieją, które, które raczej są w mojej ocenie negatywne, ale to czas pokaże, no jakby, może, może ja też zmienię zdanie, nie, nie sprawdzałem, wiem na Kubernetesie i... Bo, jak o tym rozmawiamy, bo ja teraz patrzę tak na tej zasadzie, że Red Hat ta inwestuje w tego, wiemki na OpenShift, jak sobie popatrzysz jako alternatywę dla ich Red Hat Virtualization, która była. Dlatego zadałem to pytanie. No, tylko że jak się nad tym zastanowić, jakby nie, nie researchowałem tego mocno, to jak się trochę nad tym zastanowić, dlaczego Red Hat może to robić, to tu to, to polityka jest odpowiedzią pewnie na to pytanie. Ta, no, a więc polityka zazwyczaj jest słabym doradcą technologicznym. A więc pewnie, pewnie nie warto się tym interesować, no, bo jeżeli coś jest driven by i tu wstawiasz polityka, to pewnie nie warto. Przy czym, jak mówię, nie, nie czytałem, nie interesowałem się do końca, ale tak to wygląda z Twojego opisu. Dobra. To chyba będziemy zamykać już dzisiejszy odcinek. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymajcie Trzymaj się, się na razie. Cześć. Hej.